Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w kolejnym filmie będziemy ponownie walczyć z wszechogarniającą nas masowością. Postanowiłem udać się tym razem wspólnie do bardzo dobrze udokumentowanego okresu wczesnego średniowiecza, czyli VI wieku naszej ery. Dokładnie chcę mówić tutaj o panowaniu Justyniana i jego bardzo oryginalnej i nietypowej żony Teodory. Tak naprawdę trudno jest czyny tej pary, zwłaszcza wtedy, kiedy byli już małżonkami, oddzielić od siebie, albowiem wpływali na siebie wielce. Na szczęście dzieła ich sekretarza Prokopiusza, zarówno Historia Wojen, którą ostatnio wydano w Polsce na początku tej dekady, przeszłej dekady, o jak ten czas leci, na początku przeszłej dekady wydano w końcu w tłumaczeniu polskim, autorstwa pana Dariusza Brudki. Jest to bardzo ważny punkt i dorobek w polskiej literaturze, nie tylko historycznej, ale ogólnie, ponieważ dzieło jest wielkiej wartości. Historia wojen Prokopiusza z Cezarei w Palestynie. A następnie już mieliśmy tłumaczenie wcześniej dostępne autorstwa pana Andrzeja Konarka Historii Sekretnej, gdzie, o czym już wspomniałem, Prokopiusz odmalował ciemniejsze i moim zdaniem bardziej szczere, ponieważ pośmiertne, portrety swoich mocodawców. Jego Historia Wojen jest nieodzownym dziełem historycznym, ponieważ informuje nas o likwidacji państw barbarzyńskich, Ostrogotów oraz Wandalów przez wojskowych Justyniana, głównie Belizariusza i Narsesa, oraz też dalszych podbojach tego władcy i też częściowo jego informuje nas na temat jego zmagań z Persami Sasanidów ze zmiennym szczęściem. Książka, o której chcę dzisiaj mówić, dopiero teraz do niej przychodzę, to biografia Justyniana i Teodory, ponieważ autor bardzo mądrze doszedł do wniosku, że nie rozdziela czynów tej pary. Mowa tutaj o panu Robercie Browningu, nieżyjącym już bizantyniście brytyjskim pochodzenia szkockiego. W Polsce wydano także jego książkę Cesarstwo Bizantyjskie. Bardzo ładnie napisana historia Bizancjum, niemalże w pigułce, takiej dużej pigułce, no ale mamy dużo informacji o Bizancjum, dużo się zachowało i też jest dużo analiz i jest o czym mówić, więc nawet pigułka jest duża. Ale tutaj chcę mówić o tej biografii Justyniana i Teodory. Jest ona napisana bardzo dobrze, bardzo dobrym językiem. Moim zdaniem osąd jest wyważony, chociaż jeśli chodzi o Teodorę i Justyniana, czasami powątpiewa on w niektóre doniesienia Prokopiusza, zwala to na rozczarowanie dworaka, który nie dostał tego, co chciał, ale mimo tego uważam, że jest to bardzo dobrze napisana biografia. Ostatnio zresztą wznowiona. Jest to wznowienie wydania poprzedniego, bodajże jeśli mnie pamięć nie myli, z lat 80. zeszłego stulecia. Tłumaczenie na polski jest dobre. Jest to bardzo dobra analiza panowania tych dwojga władców. Są tam poruszone aspekty polityczne, społeczne oraz także kulturowe. Dużo informacji jest o oczywiście największym dziele budowlanym Justyniana, Hagi Sofii, o historii kopuły, która dalej spoczywa nad jej gmachem, przykrywa jej gmach. Jest to oczywiście druga kopuła, ponieważ pierwsza się zawaliła, ale szybko ustawiono drugą. To stało się jeszcze w VI wieku. No ale jak ktoś chce iść po szczegóły, to dowie się na przykład z tej właśnie biografii Robert Browning, Justynian i Teodora. Dlatego polecam czytanie tej książki. Jest ona także dostępna w internecie. Tak mi się wydaje, że można ją znaleźć, ale polecam wydanie książkowe, gdyż znając wydanie książek w serii Biografie Sławnych Ludzi, są one bogato ilustrowane i zazwyczaj dobór ilustracji jest dobry, co trzeba wziąć na plus, ponieważ pomaga to czytelnikowi wczuć się bardziej w opisywane czasy i postacie oraz lepiej je zrozumieć. No i jeszcze warto wspomnieć, że skoro jest to jeden z lepiej udokumentowanych okresów państwa wschodniorzymskiego, albo możemy nazwać już bizantyjskiego w tym okresie moim zdaniem, chociaż według niektórych prawdziwe Bizancjum było dopiero za czasów Herakliusza, według niektórych za czasów Justyniana, chociaż ja jestem zwolennikiem, że państwo bizantyjskie zaczęło się
razem z założeniem w 324 roku naszej ery Konstantynopola. Niektórzy są bardziej skłonni powiedzieć 330 rok, kiedy formalnie ogłoszono go drugim Rzymem, ale dobra, ja liczę jednak od faktu fizycznego założenia. Ceremonie ceremoniami, możemy je sobie tam, są ważne, ale możemy je sobie tam zostawić na boku. Są różne opinie, warto się też z nimi zapoznać. Pan Browning niektóre właśnie z nich dyskutuje przy ocenie panowania Justyniana, co jest istotne. Nie ucieka się on od sądów, zarówno pochlebnych, jak i niepochlebnych. Swoją drogą warto poświęcić czasu na tę książkę. Powtarzam, Robert Browning, Justynian i Teodora z serii Biografii Sławnych Ludzi, Państwowy Instytut Wydawniczy. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru życzę.